Więc w dzisiejszym dniu odwiedziliśmy wicestarostę kołobrzeskiego Mirosława Tysikowskiego, który zarazem jest członkiem zarządu powiatowego. Wiceprzewodniczącym. Wiceprzewodniczącym, dokładnie. Kołobrzeskiej Platformy Obywatelskiej. No i ostatnio teraz do mediów wyciekły informacje odnośnie zebrania, na którym było podobno bardzo huczno, podobno uwydatniły się podziały. No jak to jest w rzeczywistości? Znaczy przede wszystkim trochę mnie tak śmieszy sformułowanie wyciekły informacje, bo tak naprawdę to media uzyskały jakąś informację, natomiast to jest kwestia tego, że bardzo różnie jest to odbierane jako wyciek, przeciek, informacja, a już interpretacja tego, co się wydarzyło, która dociera do mnie z różnych stron, jest bardzo mocno zróżnicowana. Ja chcę powiedzieć, że to było planowe, dość systematyczne spotkanie. My nazywamy to zebraniem ogólnym członków Platformy Obywatelskiej Powiatu Kołobrzeskiego i przyszedł czas, żebyśmy przed świętami spotkali się i porozmawiali. Z reguły te spotkania to jest aktualna informacja o sytuacji społeczno-politycznej w państwie, w regionie, w mieście, w powiecie. Są wolne wnioski, dyskusja. Bardzo często zarówno prezydent, starosta, jak też inne osoby funkcyjne mówią o bieżących zadaniach realizowanych przez kierowane przez nich podmioty samorządowe, gospodarcze. I to jest taka informacja, żeby członkowie Platformy Obywatelskiej byli zorientowani. Ostatnie spotkanie było, tak jak powiedziałem, no, jeżeli chodzi o czas, dość rutynowym spotkaniem, natomiast... Ale o treść chodzi. No treść, wie pan, pewne rzeczy, które tam padały, to są nasze wewnętrzne sprawy. Platforma jest, Kołobrzeska jest organizacją dużą, jest nas blisko 300 osób i tak jak w Platformie Ogólnopolskiej są może nie tyle podziały, co różnice zdań na niektóre kwestie, szczególnie światopoglądowe. U nas takich problemów nie ma, bo my sprawami światopoglądowymi tu na tym szczeblu powiatu generalnie nie zajmujemy się. Nie mamy problemu ani z in vitro, ani nie mamy problemu ze związkami partnerskimi, aczkolwiek mieliśmy niedawno bardzo ciekawe spotkanie z posłem Arturem Duninem, autorem projektu ustawy dotyczącej związków partnerskich przygotowywanych przez Platformę. Natomiast my generalnie tym się nie zajmujemy. A wypowiedzi niektórych kolegów w trakcie tego spotkania wskazywały na jakieś zagrożenia, które mogłyby dotyczyć naszej Platformy. Pewnie w jakiś sposób wyrażają inne pojmowanie naszej pracy partyjnej. Natomiast takie spotkania służą właśnie wypracowaniu wspólnych stanowisk i ja myślę, że... No i właśnie, jakie wspólne stanowiska zostały wypracowane w związku? Wpadły dwie bardzo ważne deklaracje na tym spotkaniu, o których nie jest żadną tajemnicą. Marek Hock w swoim wystąpieniu bardzo ciekawym, bardzo fajnym merytorycznie, bardzo dobrze odebranym przez członków Platformy, omówił troszeczkę historii naszej kołobrzeskiej Platformy, omówił kwestie zadań Platformy w powiecie kołobrzeskim i też poinformował wszystkich, że w związku z tym, że od października rozpoczyna się kampania wyborcza w strukturach wewnętrznych Platformy Obywatelskiej, że zamierza ubiegać się o przywództwo Platformy Powiatu Kołobrzeskiego. Zostało to bardzo dobrze odebrane, bo wyszło to naprzeciw oczekiwaniom wielu ludzi, ponieważ Marek Hock od początku, jak tylko zostawał przewodniczącym Platformy po tragicznych wydarzeniach 2010 roku, był osobą, która miała zjednoczyć te wówczas istniejące jakieś podziały wewnątrz Platformy i mu się to udało. Jasne, że i na dzisiaj pewnie w niektórych sprawach różni ludzie mają prawo mieć do innego spojrzenia na rzeczywistość, natomiast Platforma jest partią bardzo demokratyczną i nawet jeżeli ktoś ma odmienne zdanie, to w zasadzie zgodnie z zasadą obowiązującą w naszej partii powinien i musi podporządkować się większości. I tak też jest w tych wielu sprawach. Ta deklaracja, o której wspomniałem Marka Hocka, że będzie ubiegał się o przywództwo w Platformie Powiatu Kołobrzeskiego, to była jedna deklaracja. A druga deklaracja, która padła, to padła do strony prezydenta Janusza Gromka, który powiedział, że jeżeli
region, jeżeli powiat, nasz zarząd będzie delegował kogokolwiek innego, przepraszam, jeżeli będzie delegował innego kandydata na wyborach prezydenckich, to Janusz Gromek własnego komitetu zakładał nie będzie. Owszem, powiedział, że na dzisiaj zarówno Janusz Gromek, jak i Marek Hok są najpoważniejszymi kandydatami Platformy na urząd prezydenta, ale myślę, że jest jeszcze minimalnie za wcześnie, żeby o tym przesądzać i będzie to pewnie wybór dokonany na podstawie pragmatycznych przesłanek. A więc, co ja przez to rozumiem? To, że wybrany kandydat będzie, może nie gwarantował, bo to było zbyt zadufanie w sobie naszej partii, czyli nie będzie gwarantował, ale będzie rokował, że osiągnie sukces wyborczy i zostanie prezydentem Kołobrzegu. Także te dwie deklaracje były ważne na tym spotkaniu. Natomiast dyskusja, która się wywiązała... No, ale wracając do, nie kończąc jeszcze tego kawałka, interesuje mnie i zapewne osób, które to będą oglądały. No, powiedział Pan, że poseł Marek Hok od października rozpoczyna kampanię wyborczą wewnątrz Platformy. Czy w związku z tym drogą arbitralną zostanie wybrany kandydat na prezydenta, czy może jednak, jak Platforma Ogólnopolska stosuje, będą jakieś prawybory? Znaczy, w bardzo nielicznych miejscach były prawybory, nawet nie potrafiłbym wskazać. Ale teraz będą w Ogólnopolskiej. Nie będzie żadnych prawyborów. Nie. Zmiana, o której mówiła Rada Krajowa, polega na tym, że we wrześniu odbędzie się nadzwyczajny zjazd Platformy Obywatelskiej, która dokona zmiany w statucie o bezpośrednich wyborach przewodniczącego partii. Bezpośrednich w tym sensie, że wszyscy członkowie Platformy, którzy będą spełniali określone warunki przewidziane statutem na dzień wyborów, będą oddawali głos na wyborach przywódcy naszej partii. I na tym polega zmiana. Dokładnie. A czy w Kołobrzegu członkowie Platformy będą mogli w sposób bezpośredni zagłosować na jednego z dwóch kandydatów? To znaczy, może być pięciu, może być sześciu, może być jeden. A na prezydenta. Nie, my mówimy o przywództwie Platformy. Czym innym są wybory samorządowe w 2014 roku, a czym innym są wybory wewnątrzpartyjne, które w kołach Platformy odbędą się w październiku, w powiatach. Ja rozumiem. Tak jest. Chodzi mi o wybór prezydenta. No to tutaj absolutnie tu w tym momencie nie przesądzam, w jakim trybie się to odbędzie. Natomiast będziemy z całą pewnością kierowali się pragmatyzmem. Nasz kandydat powinien wygrać wybory, bo funkcja prezydenta jest funkcją kluczową w takich miejscowościach jak Kołobrzeg. I wierzymy w to, że wystawimy na tyle mocnego kandydata, który będzie rokował na sukces wyborczy. Dobrze. Niech ta odpowiedź, powiedzmy, że jest wyczerpująca. No a teraz tak na gorąco, przed chwilą była komisja komunalna, gdzie jak powszechnie wiadomo, no, Platforma Obywatelska dość pozytywnie zapatruje się na możliwość zainwestowania na terenie Mirocic. No a jednak komisja część wniosków odrzuconych wcześniej przez prezydenta przyjęła. Trudno mi w tym momencie się wypowiadać. Jako członek zarządu Platformy mieliśmy spotkanie razem z klubem radnych Platformy w Radzie Miasta na temat studium. Uzyskaliśmy informacje, które pewnie poszerzyły naszą wiedzę na temat tego studium. Natomiast nie podejmowaliśmy jeszcze żadnych wiążących decyzji. Tak jak w każdej sprawie, część uważa, że studium w takim proponowanym kształcie powinno być przyjęte, że gwarantuje rozwój Kołobrzegu, że służy mieszkańcom, służy również wielu środowiskom. I tutaj no, zobaczymy. No, nie wiem, czy jest do końca przesądzone, że już na tej sesji studium będzie głosowane. Jeżeli tak, to pewnie w głosowaniu wyjdzie, jak to będzie wyglądało. Natomiast stanowisko generalnie sprzyja temu studium. Może nie wszystkim, może z niektórymi trzeba rozmawiać, przekonywać, może jakieś argumenty do nich dotrą, albo nie. No tutaj ja nie chcę wyrokować, bo jest jeszcze na to parę dni. Natomiast
Ja myślę, że uda się pogodzić wszystkich i myślę, że chociaż nie przesądzam, że studium może zostać przyjęte. Jeżeli nie, no to cóż, no to będzie się, odłoży się to w czasie i prace będą dalej trwały. No. I tyle można powiedzieć. No ale tak ostatnio dość często obserwujemy, no, że tych topnięć właśnie w rządzącej partii jest coraz więcej. No, zawieszenie Adama Wieczorka. Adam Wieczorek nie jest członkiem partii. Także... Ale członka klubu. Jesteście, no, no nie oszukujmy się, jesteście Państwo no, członkami partii, która rządzi w państwie w Unii Europejskiej, w państwie, województwie, powiecie i w mieście. No, Unią to mnie przesadzał, no ale okej, okay, no. Jasne. No i ostatnio tutaj jak tak twarda, zwarta była dyscyplina, że tak powiem, według jakiegoś planu wspólnego szliście, no to ostatnio to tak topnieje, coraz więcej głosowań. Platforma własnych przegrywa. To znaczy, ja bym tego tak nie mówił. No, ale tak to wygląda. To znaczy, to jest kwestia spojrzenia. Żadnego dramatu na ten moment nie ma. Kwestie głosowań pojedynczych, może się zdarzyć, że ktoś nie daje się przekonać różnym argumentom. Niezbyt często stosujemy zasadę wprowadzania dyscypliny głosowania. To tylko w sprawach kluczowych. Głównie dotyczy to spraw budżetowych, personalnych, absolutorium i tego typu podobnych historii. Nie można nadużywać tego instrumentu, jakim jest dyscyplina głosowania. Natomiast jest swoboda dyskusji, swoboda wypowiedzi, jest zasada wypracowywania wspólnego stanowiska. Czasami może się zdarzyć tak, że nie da się do końca kogoś przekonać. I wtedy może to powodować złudne wrażenie, że to pęka. To nie jest do końca tak. Ja jestem przekonany, jako wiceprzewodniczący Platformy, że jeżeli dojdzie do naprawdę fundamentalnych spraw, to Platforma stanie zjednoczona, mocno zwarta, dobrze merytorycznie przygotowana. Mam świadomość, że w tej chwili ta ogólnopolska, może nie moda, tylko dość planowe działanie i tworzenie koalicji wszystkich przeciwko Platformie, również i u nas, że tak powiem, się w jakimś stopniu materializuje. Natomiast to oznacza dla nas właśnie odpycha od nas jakiekolwiek wizje podziałów, a wręcz przeciwnie, konsoliduje nas. Natomiast pewnie w jakimś tam rozsądnym czasie będziemy przyjmowali strategię, jak to wszystko rozwiązywać, jak zachowywać się, bo w tej perspektywie nieodległej, półtora roku, nieco więcej, będą te wybory samorządowe, które zamierzamy ponownie przekonać mieszkańców do naszych propozycji. Bo w tej chwili opozycja ma zdecydowanie łatwiejsze zadanie. Bardzo. Jest nieprawdopodobnym komfortem możliwość wystawienia głowy do kamery, tak jak ja to w tym momencie robię, i krytykowania wszystkiego w czambu. Bo dzisiaj słuchałem przewodniczącego SLD Jacka Kusia. No to mi się podoba Jacek Kusia jako przewodniczący SLD. Natomiast bardzo dużo w tym jest populizmu, demagogii, chociażby kwestia krytyki, że nic w sprawach mieszkaniowych nie zrobiono, że oni mają pomysł, że no przecież jakby tak logicznie spojrzeć, to te ostatnie lata, kiedy Platforma sprawuje władzę, to w większości przypadków to jest spłacanie zaciągniętych kredytów za 400 parę mieszkań oddanych w 2006 roku. I nie można powiedzieć, że miasto nie finansuje budownictwa mieszkaniowego. Właśnie finansuje, spłacając tamte kredyty. Między innymi, chociaż nie chcę upraszać sprawy, bo to jest sprawa dość złożona, no, i wielowątkowa. I tak jest. Ileś tam ponad 50 mieszkań zostało na Łopuskiego. Przygotowane zostały na zwycięzców. Poza tym kilkadziesiąt mieszkań z obrotu wtórnego. Chcę powiedzieć, że należy pamiętać, że wyburzono praktycznie wszystkie mieszkania przy ulicy Żurawia i tym ludziom musiano zabezpieczyć te lokale mieszkalne. I w tej chwili mówienie, że się nic nie robiło, że się nic nie robi, jest to po prostu zwykła demagogia i populizm. Ja jestem ciekaw, czy liczenie słupków dobrze wychodzi kolegom do SLD, bo to nie ma tak, że nagle, jeżeli oni by
czego oczywiście nie życzę im, przejęli władzę w Kołobrzegu, to tak nagle wybudują kilkaset mieszkań, bo 339 osób jest oczekujących na mieszkanie. A poza tym to też nie jest sprawa tak do końca jednoznaczna. Dokładnie tak jak Pan mówi, a być w opozycji jest trochę łatwiej. To znaczy, ja uważam, że organizowanie spotkań w ramach Centrum Dialogu Społecznego jest sensowne. Natomiast my jako Platforma pewnie nie wykorzystujemy do końca tych instrumentów, które posiadamy aktualnie, sprawując, może to brzmi nieładnie, władzę w Kołobrzegu, ale zajmując kluczowe stanowiska, no bo przecież no trudno, żebyśmy się spotykali w ratuszu, w Urzędzie Miasta, a te spotkania się odbywają. I tłumaczyli ludziom swoje działanie. Jasne, że w tej chwili no, przecież nikt z członków Platformy tak naprawdę z jakimś przekonaniem godnym Stańczyka czy innego Rejtana nie broni tych chociażby spraw śmieciowych. Któreś rozwiązanie trzeba było przyjąć. Ja naprawdę, to nie jest żart, że koledzy ze SLD, którzy proponowali rozwiązanie od adresu, to w przerwie sesji czy tam w trakcie obiadu mówili, że modlili się, żeby przypadkiem ich pomysł nie przeszedł, bo równie dobrze był zły, jak te inne rozwiązania. Problem jest w stawkach. W tym jest problem, a nie w systemie. Tak jest. I tutaj należy też spojrzeć z pewnym zrozumieniem, że to nie jest tylko, a już próbowanie użyć nam butów, że działamy na szkodę mieszkańców, na szkodę miasta, to jest no, to już nie tylko demagogia i populizm, ale to zwykłe, można powiedzieć wręcz pomówienie polityczne, bo przez 6 lat wszyscy widzą, ile w mieście miasto się zmieniło, w jakim kierunku się zmieniało. Jasne, że można od razu wywalić sprawę kładki i pęknięcia na obwodnicy, ale no, jeżeli się coś robi, to mogą się zdarzyć błędy. Errare humanum est, mylić się rzeczą ludzką, tylko nie wolno tkwić w błędzie, bo to jest druga część tego powiedzenia. Ale z drugiej strony też powiem, że nawet dziennikarzom, tak jak często bywamy na komisjach, bardzo ciężko jest zacytować kogokolwiek z Platformy. Dlatego, że na większości komisji, szczególnie w Radzie Miasta, gdzie frekwencja dziennikarzy jest dużo większa, no większość komisji wygląda tak, że mówi opozycja, a rządzący milczą, tylko głosują. Większość komisji tak wygląda. Ja nie uczestniczę. Jaki głos media mają przekazać partii rządzącej społeczeństwu? To znaczy ja myślę, że Platforma w żadnym stopniu nie obraża się na media, że nie chce z mediami rozmawiać, że nie wypowiadamy się, ale obserwuję, że okres, kiedy wszystkie media kochały Platformę, dawno się skończył. I w tej chwili przeciwnie, jest moda na to, żeby dokopywać Platformie i wszystkie media, nie będę mówił o kołobrzeskich, ale wszystkie ogólnopolskie media jakoś w tym kierunku się skłaniają. Ja powiem tak, to jest tylko od temperamentu politycznego naszych członków, naszych kolegów, też zależy umiejętność, sposób przekazywania informacji, które chcą przekazać do społeczeństwa, szukanie kontaktu z dziennikarzami, z naszymi redaktorami, żeby móc prostować niektóre nieprawdziwe informacje przekazywane przez opozycję, czy też prowadzić polemikę polityczną, bo na tym to polega. I jasne, jeżeli ktoś będzie pokazywał tylko wypowiedzi krytyczne, no, wypowiedzi, które są skierowane przeciw którejś formacji, no to może się to ugruntowywać i tak. I to jest rola naszych członków. Ja zawsze na zebraniach, czy to w kole, czy na zebraniach ogólnych zachęcam do zwiększonej aktywności członków Platformy w celu argumentowania, bronienia naszego poglądu na rozwój Kołobrzegu. I tego tak naprawdę oczekujemy od naszych członków. No i my również oczekujemy tutaj jako dziennikarze może większej umiejętności komunikacji. Może częściej warto się więcej na komisjach odzywać, ale za chwilę święta. Tak. Za chwilę święta. No jak pan, panie starosto, będzie spędzał te święta? Co pan będzie robił w tym roku? Ja na święta wielkanocne wyjeżdżam do córki, do Niemiec. Także, ale oczywiście
tam również w sposób tradycyjny dla polskiego domu te święta obchodzimy i nie zabraknie tradycyjnych potraw, nie zabraknie różnych innych czynności związanych ze świętami wielkanocnymi, a przy okazji troszeczkę zabawy z wnuczką, troszeczkę sportu, bo też zamierzam się wybrać na jeden z meczy Bundesligi. Biletów nie mam, bo nie dostałem na Borussię Dortmund, ale właśnie się wybiorę na Borussię Dortmund. Mam nadzieję, że uda mi się kupić od koników pod stadionem. Chyba, że tam, gdy kiedyś kupowałem, nie musiałem specjalnie przepłacać. A tak to, jak już rozmawiamy o świętach, to z tego miejsca przy tej okazji chciałbym wszystkim mieszkańcom powiatu kołobrzeskiego, miasta Kołobrzeg, wszystkim sympatykom portalu także życzyć zdrowych, spokojnych, wesołych świąt, obfitego dyngusa i abyśmy wszyscy razem siłą woli, uśmiechem, radością przegonili w końcu te zimowe klimaty i żeby ta wiosna przez święta u nas zagościła nie tylko w domach, ale również w sercach, czego wszystkim mieszkańcom życzę. No i tymi słowami dziękujemy za rozmowę. Naszym gościem był wicestarosta kołobrzeski, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej Mirosław Tesikowski. Dziękuję bardzo. Dziękuję za uwagę.